Cześć kochani, w dzisiejszym filmie pokażę Wam zdobienie takie, nazwałam graficzne, troszeczkę inne. Możecie wykorzystać dowolne kolory, a co fajne jest to, że pierwszy raz robię zdobienie zwykłymi lakierami, a nie lakierami hybrydowymi. I wszystkie produkty, których używam, to są produkty marki Semilac. Mam tutaj Cuticle Remover, czyli taki preparat do usuwania skórek, bazę i top coat. Kolejna rzecz, która będzie Wam potrzebna, to takie coś do robienia kropek. Teraz kolory, których użyłam w tym odcinku. Tutaj macie pełną listę i w trakcie robienia będę Wam opowiadać, których kolorów używam. Zaczynam oczywiście od oczyszczonych i odtłuszczonych paznokci. Maluję dokładnie bazą. Baza bardzo szybko zastyga. Naprawdę bardzo fajna jest ta baza z Semilaca pod tradycyjne lakiery, także Wam bardzo polecam. Czekam, aż wszystkie paznokcie wyschną i pokrywam wszystkie paznokcie lakierem 127 Violet Cream. Jedną warstwą tak bardzo dokładnie maluję. Staram się nie robić żadnych błędów. Jeżeli robię jakikolwiek błąd, to po prostu zmazuję, zanim lakier mi zaschnie. I po umalowaniu paznokci jedną warstwą, maluję później drugą warstwę. Oczywiście czekam, aż każda warstwa wyschnie. Jest to naprawdę piękny kolor, taki bardzo rozbielony fiolet, a w zasadzie taka biel z odrobinką fioletu, można powiedzieć. Typowy pastelowy odcień. Przepiękny, sam w sobie jest naprawdę ładny. No i zaczynamy robić kropki. Zaczynamy od koloru 000. Wybrałam sobie tą dużą kuleczkę i robię kropeczki jedna przy drugiej. Ciężko mi tu wytłumaczyć technikę, po prostu zobaczcie, jak to robię. Następny kolor Denim Blue to troszeczkę ciemniejszy, bardziej nasycony odcień i po prostu na tych kropeczkach maluję kolejne. Staram się, żeby była to jedna przy drugiej, ale oczywiście nie zawsze musi to nam wychodzić. W efekcie końcowym będzie ok. I jeszcze raz nie przejmujcie się skórkami. Dalej robię kropki fioletowe i zobaczcie, że to już ślicznie wygląda i mogłabym ten wzorek zostawić w ten sposób. Naprawdę przepięknie się to prezentuje. Ale nie mogłam się oprzeć kolorowi Scheherazade. To jest taki piękny, nasycony róż, troszeczkę wchodzący w bordo i pod spodem maluję jeszcze linię z tych kropeczek. Oczyszczam skórki pędzelkiem nasączonym acetonem. Oczywiście można to zrobić pod sam koniec i następnie maluję jeszcze jeden rządek mocno fioletowym odcieniem. Kolejny mój kochany indigo, wracam do niebieskiego. Tutaj naprawdę możecie się bawić kolorami, możecie wybrać na przykład kolory tęczy, możecie zrobić same pastele, możecie zrobić ciemne kolory, możecie zrobić kolory z brokatem albo i bez. Teraz zobaczcie, wybrałam jeszcze bardziej granatowy kolor. Także tutaj naprawdę możecie zaszaleć i najfajniejsze jest to, że te wzory, które stworzycie, będą niepowtarzalne i po prostu nikt na świecie nie będzie miał dokładnie takiego samego manicure. No i tak robię te kropeczki, robię rządkami. O, teraz z powrotem jaśniejszy Caribbean Sky. Robię, aż dojdę do samego końca. Oczywiście możecie zakończyć po dwóch, trzech, czterech rządkach, ile tylko chcecie. Na koniec zdecydowałam się zrobić odcień różowy, ale Wy możecie zostawić taki, jak był pod spodem, możecie też zrobić ciemny, w zależności od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. Jeszcze taki mały trik, pomiędzy zmianą kolorów przemywamy sobie to nasze narzędzie do robienia kropek zwykłym acetonem. No i teraz, kochani, top coat. Ja używam dość dużą ilość, bardzo lubię top coat, bo on tak nam spaja cały wzór, sprawia, że paznokieć jest gładki, nawet jeżeli były jakieś wypustki, to on jakby wygładza nam ten paznokieć, więc ja nakładam całkiem sporą ilość i zabezpieczam końcówki. No i teraz słuchajcie, zrobiłam dwie ręce. Przyznaję się, że zajęło to bardzo długo i ręce różnią się od siebie, w sensie wzory różnią się na obu dłoniach, ale mimo wszystko mi się podoba. I teraz moja brzoskwiniowa oliwka na skórki, na moje zmęczone acetonem skórki, żeby je nawilżyć. Wsmarowuję w całe dłonie i wzorek mamy gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Teraz jak na to patrzę, wydaje mi się ten wzór troszeczkę taki grecki, troszkę sweterkowy, no sama nie wiem. Co o tym sądzicie? Napiszcie mi, czy go wypróbujecie. Jeżeli tak, to koniecznie zahasztagujcie mnie i markę Semilac na Waszych zdjęciach na Instagramie, a na pewno wpadniemy Wam polubić zdjęcie. I zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie filmy ze zdobieniami tradycyjnymi lakierami. Pa, pa, kochani!